Hej, witam cię serdecznie na naszym dzisiejszym spotkaniu. Piątek, piątunio. Zerknijmy w takim razie, co się ciekawego wydarzyło dzisiaj i dzieje w tym momencie na rynku zagranicznym. Co się dzieje na rynku krypto? Czy już po tym ruchu korekcyjnym mamy jakieś odreagowania? I zobaczymy również, jak się zachowuje dzisiaj już po tych spadkach nasza GPW. Czy mamy jakieś fajne odreagowania, czy też nie? Tak więc, jeżeli tematyka podsumowania cię interesuje, to zapraszam do pozostania. Tradycyjnie przygotowałem skrót informacji prosto z bankiera i nie przedłużając, od razu przychodzę do konkretów z pierwszymi ciekawostkami. Popatrzmy, Uniwersytet Oksfordzki rozpoczyna badania szczepionki wziewnej. Uniwersytet Oksfordzki poinformował w czwartek, że we współpracy z koncernem AstraZeneca będzie wstępnie badać skuteczność szczepionki wziewnej przeciwko szkodnikowi. Będzie ją testować na 30 ochotnikach w wieku od 18 do 40 lat. No skoro ta normalnie podawana ma taką skuteczność, no to zobaczymy, jak będzie ta nowoczesna. Lećmy sobie dalej. Cóż my tutaj ciekawego mamy? Parlament Europejski przyspiesza procedurę przyjęcia tak zwanego paszportu szczepionkowego. W czwartkowym głosowaniu Parlament Europejski postanowił przyspieszyć procedurę zatwierdzenia zielonego certyfikatu cyfrowego, czyli zaświadczeń, które mają pozwolić na bezpieczne i swobodne przemieszczanie się w czasie pandemii. Parlament planuje zakończyć pracę w czerwcu. No zobaczymy, jak to pójdzie. Wiadomo, trzeba się śpieszyć, bo jeszcze pandemia się skończy. Paszport szczepień ma zawierać informacje o tym, czy podróżny został zaszczepiony przeciwko szkodnikowi, czy w ostatnim czasie otrzymał negatywny wynik testu na obecność wirusa oraz informację o powrocie do zdrowia po zakażeniu szkodnikiem. Te testy z Biedronki też będą się liczyć, żeby umieścić w tym paszporcie. Tak znacie, jak uważasz. Lećmy dalej. Chiny nakładają sankcje na 4 podmioty i 9 osób z Wielkiej Brytanii. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Chin poinformowało w piątek, że nałożyło sankcje na organizacje i osoby z Wielkiej Brytanii za kłamstwa i dezinformację. Chiny zastrzegają sobie prawo do podjęcia dalszych działań, oświadczył resort. Chiny są zdecydowane chronić swoją suwerenność narodową. Interesy w zakresie bezpieczeństwa i rozwoju ostrzegają stronę brytyjską, aby nie podążała dalej złą ścieżką. W przeciwnym razie Chiny zdecydowanie zareagują, ostrzegło chińskie MSZ. Dosyć ciekawie, no to lećmy dalej. Popatrzmy na to. Rekordowy dług publiczny i deficyt w 2020 roku we Francji. Kryzys zdrowotny i gospodarczy związany z pandemią szkodnika sprawił, że zadłużenie Francji gwałtownie wzrosło w 2020 roku do 115,7% PKB, a deficyt budżetowy wzrósł do poziomu nienotowanego od 1949 roku. Państwo wydawało krocie, by wesprzeć gospodarkę w obliczu pandemii. To ciekawe, jak tam u nich giełda dzisiaj się zachowuje, ale z długiem myślę, że poradzą, zadrukują go przecież. Lećmy dalej. Od maja każdy chętny zarejestruje się na szczepienie. Rozważamy rezygnację z podziału na etapy. I to jest dosyć ciekawy news, oczywiście dla wszystkich zainteresowanych. Widocznie nie ma zbyt dużego zainteresowania, skoro będzie taka swoboda. Lećmy dalej. Oby nie było przymusu. O. Poczta Polska planuje zwolnienia grupowe na poziomie nie wyższym niż 2000 etatów. Poczta Polska planuje przeprowadzić zwolnienia grupowe na poziomie nie wyższym niż 2000 etatów. Zwolnienia obejmą maksymalnie około 2,5% zatrudnionych, poinformowała poczta w czwartkowym oświadczeniu. Wnikliwej analizie będą poddawane także koszty finansowe w poszczególnych kwartałach. Celem powyższych działań jest zbudowanie stabilności finansowej, odzyskanie szans konkurencyjnych poprzez m.in. cyfryzację, a w konsekwencji ochrona miejsc pracy dziesiątek tysięcy pozostałych związanych z firmą pracowników, wskazano. Ja po prostu jestem pod niesamowitym wrażeniem, jak taka firma, takie ogromne przedsiębiorstwo w dobie tak dynamicznie rozwijającego się e-commerce, to po prostu powinna przeżywać żniwa, jeszcze dotrudniać, a nie zwalniać. Po prostu masakra jakaś. Daj znać, co ty o tym myślisz, bo po prostu to jest jedna wielka utracona szansa, jednym słowem. Allianz przejmie Aviva Polska za 2,5 miliarda euro. I to jest dopiero ciekawa kwota. To taka ciekawostka. Lećmy sobie dalej, bo Mabion dzisiaj tam dosyć ciekawie wojuje na kursie. Mabion otrzymał pierwszą płatność za szczepionkowy kontrakt. Popatrzmy. Mabion poinformował, że otrzymał od spółki Novavax pierwszą płatność w ramach realizacji zamówienia na szczepionki przeciw szkodnikowi. Firmy umowę o współpracę podpisały na początku marca. Akcje Mabionu wyraźnie drożeją na piątkowej sesji i za chwilkę sobie zobaczymy, jak mocno. Popatrzmy na to. PKN Orlen chce w ciągu kilku tygodni zgłosić do UOKiK transakcję przejęcia PGNiG. No, Orlen wsysa wszystko jak odkurzacz. No, wręcz to jest niepojęte. PKN Orlen chce w ciągu kilku tygodni zgłosić do UOKiK transakcję przejęcia PGNiG, poinformował prezes Orlenu Daniel Obajtek. Uzyskaliśmy od Komisji Europejskiej decyzję, na mocy której UOKiK rozpatrzy wniosek w sprawie przejęcia PGNiG przez PKN Orlen. To nasz wielki sukces i krok w budowie silnego koncernu multienergetycznego.
W ciągu kilku tygodni zgłosimy transakcję do Polskiego Urzędu Antymonopolowego, napisał Obajtek na Twitterze. W piątek UOKiK podał w komunikacie, że Komisja Europejska przekazała UOKiK zbadanie koncentracji grup PKN Orlen i PGNiG. Transakcja polega na przejęciu przez PKN Orlen bezpośredniej kontroli nad PGNiG. PKN Orlen i Skarb Państwa podpisały 14 lipca ubiegłego roku list intencyjny w sprawie rozpoczęcia tego procesu. 23 lipca PKN Orlen i PGNiG zawarły umowę o współpracy oraz o zachowaniu poufności. Co o tym myślisz? Daj znać w komentarzu. PZU planuje w 2024 roku wzrost zysku netto do 3,4 miliarda złotych, chce wypłacać co roku dywidendę. PZU planuje duży wzrost na wszystkich kluczowych dla grupy rynkach. Liczy na wzrost składki brutto, przychodów z segmentu zdrowotnego i aktywów pod zarządzaniem. Zysk netto w 2024 roku wzrosnąć ma do 3,4 miliarda złotych przy rosnącej kontrybucji banków, a na dywidendę trafić ma co najmniej 50% zysku, poinformowało PZU w strategii grupy na lata 2021-2024, czyli dosyć ciekawie. No trzymamy kciuki, oby była ta dywidenda. Lećmy dalej z kolejnym newsem, popatrzmy na to. Zysk netto Kruka w 2020 roku wyniósł 81,4 miliona złotych i był zbieżny z szacunkami spółki. Wynik spadł o 70,5% rok do roku. W czwartym kwartale 2020 roku zysk netto sięgnął 46,6 miliona złotych, czyli no, bardzo ciekawy dzień dzisiaj pewnie na Kruku. Za chwilkę oczywiście to zobaczymy. CDRL, dystrybutor odzieży dziecięcej w Europie Środkowo-Wschodniej, dokona odpisów aktualizujących wartość udziałów w spółkach zależnych na łączną kwotę 18,9 miliona złotych, podała spółka w komunikacie. Odpisy obciążą skonsolidowany wynik netto w czwartym kwartale 2020 roku. Dzisiaj odzieżówka chyba ciśnie dosyć ładnie, za chwilkę zobaczymy. Jeszcze jedna informacja. JW Construction dokona odpisów na łączną wartość 12,7 miliona złotych, co ma pomniejszyć jednostkowy wynik netto około 10,3 miliona złotych, a wynik skonsolidowany o około 2,3 miliona złotych, podała spółka w komunikacie, więc jak obserwujesz te spółki, to również warto śledzić takie informacje. Lećmy z jeszcze jednym newsem. Tesla ostrzega płacących bitcoinami za auta. Niewłaściwie dokonana płatność za pomocą Bitcoina sprawi, że pieniądze mogą zostać utracone, a Tesla nie poniesie za to żadnej odpowiedzialności, ostrzega firma Elona Muska po tym, jak ogłosiła rozpoczęcie przyjmowania Bitcoinów za produkowane przez siebie elektryczne samochody. No to jednym słowem, być może Tesla będzie edukować, w jaki sposób robić przelewy Bitcoina, no bo raczej ci wszyscy, którzy będą chcieli płacić Bitcoinem, to doskonale powinni zdawać sobie sprawę, w jaki sposób robi się ten przelew i że jeżeli się pomyli nawet o jedną literkę czy tam cyferkę w zależności od tym adresie, no to już po temacie. Tak więc chyba raczej każdy jest tego świadomy. Lećmy sobie dalej. Właśnie, a może zacznijmy od tego, co tam się dzieje na tym rynku krypto. Już jak jesteśmy, 62, chciwość spada, chociaż cały czas na bardzo wysokim poziomie. Po tych zejściach korekcyjnych oczywiście popatrzmy sobie, jeżeli chodzi o topową setkę, Bitcoin on już dzisiaj na plusie 4% do góry, czyli 53 tysiące dolarów za sztukę. Ethereum już ponad 1600 dolarów za sztukę, też 3% do góry. Cardano rośnie 10%, Polka rośnie 8%. Przypominam, że Polka również będzie już dostępna na BitBayu, tak więc też bardzo ciekawa informacja. Jeżeli chodzi o największe zmiany w ciągu ostatniej doby, to widzimy, że Filecoin 21% do góry, Torchain 19,19, Voyager Token, Ocean Protocol 18, czyli widzimy, że troszkę nam się już ładnie zieleni na rynku. Jeżeli chodzi o największe zejścia korekcyjne, no to już kosmetyka. Torcoin 2,94 na minusie, reszta to jakaś kosmetyczka, popatrzmy. Tutaj ewidentnie rynek się nam znów z powrotem uskrzydla. No to przypominam Ci po tych zejściach korekcyjnych, jakbyś chciał rozpocząć przygodę z rynkiem kryptowalut, to potrzebujesz przede wszystkim giełd. Tutaj trzy podstawowe Ci podlinkowuję. W środku masz właśnie BitBaya, daje Ci możliwość zakupowania kryptowaluty za złotówki. Obok Binance oczywiście największa i najlepsza dla mnie giełda na świecie i Crypto.com. Trzy podstawowe to jest... dają Ci niesamowite możliwości, jeżeli chodzi o obcowanie z tym bardzo ciekawym światem. Zobaczmy, jak tam rynki zagraniczne. Co nam ciekawego się dzieje na ropie? Ropa odbija. Ropa odbija 64 dolary 40 centów za baryłkę na tygodniówce. Tak to wygląda, czyli widzimy to dosyć ciekawe zejście. Jeżeli chodzi o Daxika, Daxik ciśnie. No, jeszcze sesja trwa, tak więc może docisną do tego poprzedniego testu szczytów historycznych. 14 750 punktów w tym momencie i tak to właśnie wygląda, jeżeli chodzi o ujęcie tygodniowe. Jeżeli chodzi o S&P 500, również ładnie wyciągają 3920 punktów i widzimy, że również, no, jak na razie to ukisili się w rędżu. Jeżeli chodzi o Nasdaqa, na razie na zielono 12 812 punktów i lećmy sobie teraz ze srebrem. Srebro w zatrzymaniu, 25 dolarów za uncję.
Jeżeli chodzi o złoto, też w zatrzymaniu 1733 dolary za uncję, czyli w range'u nam chodzą właśnie metale. Jeżeli chodzi o waluty do złotówki, popatrzmy, frank w korekcie 4,18, euro ciśnie do góry 4,63, funt 5,42 i dolar również wysoko 3,93. WIG20 dzisiaj uskrzydlony. To zobaczymy, jak piękne reakcje oczywiście dzisiaj miały miejsce na poszczególnych spółkach, ale zanim do tego przejdę, no to zerknijmy sobie, co tam wielcy shortują. No i CD Projekt, Marshall się pojawił. No Marshall się pojawił, obudził się i znów zaczął shortować CD Projekt. Tak więc ciekawa sytuacja. Mamy dwa shorty na CD Projekcie, 11bit i RPP. Utrzymują instytucje, więc zobaczymy, jak to się będzie rozwijać w przyszłym tygodniu. I lećmy sobie teraz już na spokojnie z tym, co się dzieje na naszym parkiecie. Jak chciałbyś coś dodać do hitów, czy to WIG-u, czy to New Connectu, uczyń to oczywiście w komentarzu. Mamy dwa zgłoszenia, tak więc Kamil nam dorzuca Bluebera, a Łukasz nam dorzuca Asbis, a raczej Asbis już mieliśmy, tak więc przedłużamy go na kolejny okres. Tak więc pozdrawiam serdecznie i będziemy bacznie śledzić te spółeczki. Lećmy z tym, co się wydarzyło na spółkach produkcyjnych. Widzimy, że 20% czanków zblokowane do weryfikacji potyka oczywiście Haptek 4,27 do góry, Pamapol 3,20. Z drugiej strony największe zejścia korekcyjne ma Formas 4,82 na minusie, PPS 1,96. Liderzy obrotu to Formas, Bańka 600, Haptek 485 tysięcy. Na hitach WIG-u z tego tygodnia Asbis, już go przyniosłem oczywiście z tamtej tabeli, 12% dzisiaj do góry, no ciśnie, tam jest po prostu taka rakieta. Asbis tak silnie wzrósł przez te ostatnie miesiące, że to jest niesamowite, więc gratuluję oczywiście wszystkim, którzy są na bardzo niskich poziomach z Asbis. NT System 3,87 do góry. Z ubiegłego tygodnia JW Construction 2,87 na plusie. Potem mamy kontrakt również na plusie 2%. Arway minus 83 setne. I dziękujemy oczywiście, zamykamy tą listę. Jeżeli chodzi o hity New Connectu z ubiegłego tygodnia, Genom Tech 47 setnych na plusie, Hemp 3,5 na minusie i też dziękujemy, zamykamy tą listę. Lećmy sobie z hitami z tego tygodnia. Widzimy, że Bluebird 3,5% do góry, Solar Innovation, czyli ciasteczka 8,45, cóż tam, znów ciasteczka się budzą i Wacomtech bez zmian i to nam zostaje na przyszły tydzień. Lecimy teraz z dywidendowymi. Dywidendowe widzimy, że Biomaxima 6% do góry, Pasos 5,50, Autopartner 4,5, czyli widzimy piękną zieleń. Podoba mi się to. Mamy mało spółek w korekcie. Simfabrik obrywa 3,7 i Izostal 2,87, Kruk 2%, Robinson 1,61. To jest nowa spółka w dniu dzisiejszym dodana. Biomaxima 9 baniek obrotu, prawie piąteczkę Kruk. Widzimy tylko delikatna korekta 2% i powyżej dwóch baniek Budimex, Stalexport i XTB. Oczywiście spółki dywidendowe na bieżąco aktualizuję Ci na jakinwestować.com, do których dostęp masz oczywiście tutaj, tak więc klikasz sobie i przenosisz się już na portal, albo masz do sekcji zamknięte, chcesz dołączyć do naszych przeglądów sektorowych, bo w weekend czekają nas przegląd spółek również tutaj bankowych między innymi i zobaczymy tam właśnie wszystkie banki, tak więc przechodzimy sobie na zakładkę dywidenda i tutaj Cię oczywiście zapraszam, abyś sobie mógł podglądać na bieżąco tą całą listę i ją tutaj będę aktualizował w tym roku również dosyć intensywnie, każdego dnia, tak żebyśmy wiedzieli na bieżąco, jakie spółki, jakie dywidendy oczywiście będą chciały nam tutaj wypłacać. I zobaczmy sobie dalej, co ciekawego się na kolejnych zestawieniach tutaj szykuje. Pogromce, popatrzmy Pogromce, co tam Mabion. Mabion 7,5% do góry, tak więc ekscytacja cały czas trwa, 60 baniek przemielone, Biomaxima 6,64 na plusie, SCPFL 6,15, 6,14 Blirt, a w odwrocie, jak widzimy, mamy Hemp 3,5 i pozostałe spółki na delikatnych minusach. Mercator traci blisko 2%. Liderzy obrotu Mabion 60 baniek, 32 Biomet Lublin, Mercator 24 miliony. Na budownictwie dzisiaj Mercor 4,84, Enap 4,46, też mamy sporo zieleni, w odwrocie za to Dekpol 3,7, Torpol 2%, liderzy obrotu 2,900 Budimex, Polimex 2 miliony i Bańka 900 Rafako. Na nieruchomościach Inpro dzisiaj 9,5% do góry, ładnie, Develia 5,26, w odwrocie za to Atlases 4,29, czy CP Grupa 2,13, liderzy obrotu to 781 tysięcy na Dom Development, czy 270 na Impro. Lecimy sobie dalej z gamingiem, popatrzmy. W dniu dzisiejszym Shockwork szokował do dołu, tak więc szokuje do góry, 8,30 na plusie, 7-Level 7,5, Falcon 5,88, 5,73 PCF i to są największe wzrosty, no jeszcze gaming się nie obudził, ale no, coś tam w tej zieleni jest, chociaż nie ma jakichś spektakularnych wzrostów. Jeżeli chodzi o spadki, to Atomic Jelly 6,5% w dół, Unilab 5,25, Sonka 5,23, to są te największe zejścia korekcyjne, czyli też widzimy, że troszkę dzisiaj rynek również gdzieś ten gaming rozgrywał, chociaż maraz cały czas jak dla mnie na gamingu oczywiście ma miejsce, ale branża ważna, istotna pod obserwacją, no kiedyś w końcu to przebudzenie może nastąpić. CD Projekt dzisiaj 1,87 do góry, 92 miliony, bardzo skromny obrót, jeżeli chodzi o CD Projekt. TS Games, walka, nikt nie wygrał, podaży z popytem 0, bez zmian, 11,5 miliona się przemieliło, PCF 6,200, Huge 3 banieczki, 2,5, Playway 11bit, Bańkę 800 i sam WIG Games 26 345 punktów i
Oczywiście, kto rozgrywał kontrakty, to longi w grze. Lecimy z bankami, piękna zieleń, również Santander 4,7 do góry, Millennium 3,5, Handlowy 3,42, w odwrocie tylko dwa banki, mBank traci 1,12, a Alior 1,21 na minusie. Liderzy obrotu 57 baniek PKO BP, PKO SA 33, czyli inwestorzy rozpoczęli wcześniej weekend, bo popatrzmy, mizerne to obroty, 5414 punktów, indeks WIG banki dzisiaj zyskiwał 1,28 na plusie. Jeżeli chodzi o OZE, to widzimy, że ciasteczka tutaj numerem 1, 8,45, H4F 7,69, 5% do góry Brasy i w odwrocie popatrzmy, dzisiaj najmocniej obrywa Ackermann, traci 7,89, EcoBox 7,58, Decpol 3,73, to są te największe spadki. Liderzy obrotu Bras, Banka 100, MS System 974 tysiące, 526 Solar Innovation. I lecimy sobie dalej, jeżeli chodzi o indeksy, widzimy, że WIG Odzież 6,83 na plusie, Górnictwo 6%, MS Bas 4,36, to są te największe wzrosty. Z indeksów, które oglądamy w szczegółach, WIG 20 dzisiaj pocisnął bardzo ładnie, 2,23 na plusie, 1918 punktów. Jeżeli chodzi o SWIG 80, 1,59 na plusie, 18349 punktów i w MWIG 40 również na plusie, 1,20, 4326 punktów. Tylko shorty w odwrocie, wszystko inne w zielonych barwach, tak więc cieszymy się, oby oczywiście ten pozytywna dzisiejsza sesja była początkiem już pozytywnych sesji w kolejnym, już ostatnim tygodniu marca, który nas czeka już za po weekendzie. Zobaczymy, czy tak rzeczywiście będzie. Jeżeli chodzi o szczegóły, to popatrzmy, WIG20, CCC eksplodowało dzisiaj po prostu rewelacyjnie. Kto rozgrywał, to gratuluję. 8,65 do góry, niesamowite. LPP również pocisnęło 6,80, JSW 6,65, KGH pięknie do góry 6%, tak więc widzimy, że mamy piękne reakcje powrotne. Podoba mi się to, oby oczywiście te ruchy były kontynuowane. Z drugiej strony mamy tylko cztery spółki, które się wyłamały z tej zieleni. Allegro traci delikatnie 0,21%, Asecopol 0,29%, Cyfrowy 0,41% i Mercator 1,92%. Liderzy obrotu to jest Allegro, 131 baniek, 127 KGH, PZU 95. Chyba Allegro nam tutaj się zakorzeniło na tym pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o obroty w tym tygodniu. Jeżeli chodzi o średnie spółki, popatrzmy sobie, dzisiaj liderem wzrostu jest Famur 5,88, Develia 5,26, Benefit 4,86, a liderzy z drugiej strony to Oat 4,38, Kruk 2%. Liderzy obrotu 32 bańki, Biomet Lublin 11, TS Games Benefit 11. Jeżeli chodzi o SWIG 80, popatrzmy sobie, w dniu dzisiejszym największymi wzrostami chwali się Asbis aż 12 ponad procent, Review 8,80, Mavion 7,5, Astarta 7,18, Bumbit 5,48. W odwrocie mamy Sanok, który traci dzisiaj 7,20, Torpol 2%, Selinus 1,94, a liderzy obrotu to Mavion 60 baniek, Asbis 8,900, Selinus 6,100. Na New Connectie pewnie też piękna zieleń. Popatrzmy, Devoran dzisiaj 47% do góry, Forposta 38% do góry, potem mamy Czarnków 20% do góry, Spirosoft 18%, IDH 17%, popatrzmy na jakieś większe obroty. Bloomerang 11%, 315 tysięcy, 526 tysięcy, 8% do góry, ciasteczka, BPC 7,90, bankę 300. No czyli ładną zieleń również mamy na New Connectie, chociaż pamiętaj oczywiście o ryzyku, jakie trzeba uwzględnić, rozgrywając, czy to mały, czy to duży parkiet. Cały czas się o tym przypominam. Jeżeli chodzi o Wyżyn, to tutaj mamy największe zejście korekcyjne, 10% w dół do weryfikacji oczywiście. Na większym obrocie również spada nam przykład Ackermann 7,89, czy Partner, tutaj mamy również zejście 7,48, 158 tysięcy. No, potem nie ma nic takiego spektakularnego, jeżeli chodzi o obroty. Popatrzmy sobie z drugiej strony, co najmocniej dzisiaj zyskuje, jeżeli chodzi o obroty, kto jest liderem, zanim Inogen się obudzi ze snu zimowego. Biomaxima 9400 na obrocie, Formas, BPC i Bras powyżej banieczki, czyli skromnie, jeżeli chodzi o obroty na New Connectie. Pamiętamy te czasy z ubiegłego roku, kiedy tutaj ta lista to była taka kosmiczna, można sobie to otworzyć jeszcze historyczne nagranie, zobaczyć sobie, jak New Connect wyglądał w ubiegłym roku na tym mocnym grzaniu. Lecimy sobie teraz z indeksem szerokiego rynku, czyli zaczniemy od WIG. Eurohold dzisiaj liderem wzrostów, 12,50, bardzo ładnie. Asbis 12,29, również pięknie. Potem Purem 11,93, tak samo Starpow, również to jak tak się prezentuje. Jeżeli chodzi o większe obroty, to tutaj CCC oraz Mabion się nam rzuca od razu w oczy. Piękne wzrosty. Również LPP i JSW. Bardzo ładny wzrost. Tak więc JSW zamknęło się powyżej 30 zł, wykonali ten ruch powrotny. Tak więc bardzo ładnie. Obroty w dniu dzisiejszym 1,148,286,863 zł. Transakcje zawarto 131,860 sztuk. I zerknijmy sobie w takim razie, co jest z drugiej strony, jeżeli chodzi o największe spadki.
Popatrzmy sobie, dzisiaj MOI traci ponad 11%, potem Item Trade 8,95, Sanok 7,20, Baholding 5,91, to są te największe zejścia korekcyjne. Na obrocie OAT się wyróżnia 4,38, ponad 4 bańki obrotu. I zerknijmy sobie, czy mamy jakieś przetasowanie, jeżeli chodzi o liderów na obrocie. KGH, Allegro, PZU to jest ten trzon, jeżeli chodzi o właśnie wygrzewanie na obrocie tych poszczególnych spółek. No bardzo ciekawa sesja za nami, bardzo fajna, pozytywna, zielona. Co po niektóre spółki zaskakująco do góry, co oczywiście cieszy i gratuluję wszystkim, którzy się załapali na te ruchy. Mam nadzieję, że ten pozytywny dzień, że tak powiem, przedłuży się na kolejne dni na parkiecie, oby ten przyszły tydzień, ostatni tydzień już marca, który będziemy rozgrywać przed świętami, był naprawdę w zielonych barwach, no bo w końcu odczaruje nam ten ostatni maraz, który na rynku panuje i oby oczywiście tak było, oby tak się stało. Trzymam kciuki tradycyjnie za Twoje wyniki, udanego weekendu i zapraszam już na nasze przeglądy oczywiście weekendowe. Trzymaj się, hej!